uwolnić się od sieci. Korzystać z niej, ale nie dać się porwać. Czytałem właśnie poranną prasówkę i widziałem, natrafiłem na taki raport, że do 2018 mamy spędzać między 3 a 4 godziny online. Sądzę, że niektórzy już spędzają to teraz. Na pewno ja byłem jedną z takich osób. I chociaż od lat gdzieś się uwalniałem, kilka lat temu stwierdziłem, nie odbierałem telefonu. Telefon cały czas wyciszony, tak z 2-3 lata temu. To samo zrobiłem z mailem, maila nie odbieram. Jeżeli coś jest mega ważne, to przyjdzie telefon, mail na fejsie i tak dalej. Przełączyłem się na czata na Facebooku. Co jest problemem, kiedy Facebook ci zablokuje nie swoje przyszłe konto, to tracisz dostęp. Ale gdzieś powoli chciałem odzyskać siebie i swój czas. To, co jest najpiękniejsze teraz przy mojej podróży po Azji, mija już miesiąc i ja naprawdę wreszcie uwolniłem się od internetu. No. Przez to, że jesteście 7 godzin do przodu, przez to, że jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia, ja praktycznie w ogóle nie zaglądam na Face'a, odpalam coś tam Face'a, przeklikam kilka komentarzy, trochę na Insta, Snap, delikatnie. Jedyne co robię, to nagrywam dziennie daily dla Was, raz w tygodniu niezwykłym. Prowadzę konsultacje przez telefon, doradzam moim klientom, pracuję nad swoimi projektami, czytam książki i uwolniłem masę godzin dziennie. Szok. Jak to zrobić, żeby nie dać się pochłonąć i porwać, żeby korzystać z tego, bo jest to totalne dobrodziejstwo, ewidentnie skarbnica wiedzy, ale jednocześnie jak się nie sprzedać? No bo cały dzień klikając, życie nam przecieka przez palce. I podobno ma być gorzej, czujecie?